Zaczynamy? 14. Witam Państwa bardzo serdecznie i proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu. Proszę zająć miejsce. Otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Serdecznie witam panie i panów radnych. Witam burmistrza Lekta oraz wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, to szczególne wydarzenie symboliczne otwiera kolejną kartę we współczesnej historii naszego miasta. Poproszę teraz, zanim poproszę, to chciałam bardzo serdecznie wszystkim Państwu pogratulować, Państwu radnym, zdobycia nagrody, zdobycia mandatu radnego, a panu burmistrzowi szczególnie serdecznie i bardzo się cieszę. Cieszę się, że rada nasza troszeczkę, nieco jak zwykle w zmienionym składzie, ale tak zazwyczaj bywa, że 1/3 ulega zmianie, ale mam nadzieję, że tak samo merytorycznie będziecie Państwo rozwiązywać problemy naszych mieszkańców i dbać o naszą małą ojczyznę. Poproszę teraz panią Helenę Zieleniak, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zwoleniu, o wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. Bardzo proszę. Zacznę od pań. Gratuluję wyborów i życzę realizacji zamierzeń wyborczych. Thank you.
Szanowni Państwo, poproszę teraz seniora nowo wybranej Rady tej kadencji, pana Marka Papsiewicza, który poprowadzi dalszą część obrad. Bardzo proszę o zajęcie mojego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady pierwszej sesji do momentu wyboru przewodniczącego przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Serdecznie witam panie, panów radnych, burmistrza Zwolenia, panią Bogusławę Jaworską, burmistrza elekta Arkadiusza Sulimę, zastępcę burmistrza pana Grzegorza Molendowskiego, skarbnika gminy, panią Marię Karbarczyk, pana Hołuja, nie ma, radcę prawnego, panią Aleksandrę Kosonowską, zaproszonych gości, przewodniczącą Komisji Wyborczej, panią Helenę Zieleniak. Serdecznie witam raz jeszcze wszystkich Państwa. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po tym, jak odczytam rotę ślubowania, proszę najmłodszego opiekiem radnego, pana Mateusza Kowalczyka, o odczytanie z listy, kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego odczytanego wyczytanego radnego proszę o powstanie i potwierdzenie złożenia ślubowania słowem ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Mając na względzie dobro mojej gminy, jak i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Proszę siąść. Proszę pana Kowalczyka o odczytanie z nazwiska. Pan Boryczka Ada. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Fałek Henryk. Ślubuję. Pan Grzybowski Rom. Pan Figura Arkadiusz. Pani Kasperczyk Baran Peres. Pan Kaczyński Stanisław. Pan Kowalczyk Mateusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kwabisiewicz Marek.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Morędowski Grzegorz. Pan Michalski Leszek. Pan Piskorek Włodzimierz. Pan Płachta Marcin. Pan Sobieszek Paweł. Pani Solecka Dorota. Pan Wojas Janusz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej z Woleniu. Proszę panią Zieleniak, Helenę Zieleniak, o wręczenie zaświadczenia o wyborze pana Arkadiusza Sulimy na burmistrza z Wolenia. Proszę pana Arkadiusza Sulimę o złożenie ślubowania. Tak. Obejmując urząd burmistrza z Wolenia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że pan Arkadiusz Sulima złożył przed Radą ślubowanie i tym samym objął urząd burmistrza z Wolenia. Czy ktoś z państwa chce złożyć gratulacje? Proszę bardzo. Serdecznie gratuluję. Z serca gratuluję, cieszymy się bardzo, że pan obejmuje urząd burmistrza i tradycyjnie, tak jak to się dzieje podczas Wielkiej Eucharystii Świątecznej Pomocy, kiedy symbolicznie przekazujemy klucz do naszego ratusza, tak i w tej chwili bardzo proszę o przyjęcie tego klucza i co by zawsze otwierał dobre decyzje, dobre myśli, dobre posunięcia dla dobra naszego miasta. Proszę również przyjąć album. To jest taki album szczególny, ostatni z kolekcji, w którym jest część naszego miasta. Rozdział o naszym mieście, jest nasze motto, szczególna dedykacja dla pana burmistrza. I życzę, tak jeszcze raz powtórzę, z całego serca wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, szanowna i droga Pani Burmistrz, ja również chcę podziękować za otrzymany klucz do naszego miasta, jak również za te wszystkie ciepłe słowa, które Pani Burmistrz pod moim kątem skierowała. Pani Burmistrz, ja dziękuję za te 12 lat ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń osobistych i rodzinnych na rzecz naszego miasta, na rzecz jego rozwoju, poprawy życia naszych mieszkańców i wszystkiego tego, co pani uczyniła w tym mieście przez te ostatnie 12 lat. Dziękuję za te wszystkie odbudowane drogi.
Dziękuję za wszystkie wspaniałe inwestycje, które służą nam wszystkim, ale w szczególności naszym mieszkańcom. Dziękuję za ten piękny urząd, w którym myślę, że będę się dobrze czuł. I dziękuję również za tą ostatnią inwestycję, której pani dokonała przy pomocy całej Rady Miejskiej. Kino. Kino, które było i wyglądało, wszyscy dobrze wiemy jak, a również widzimy, jaka nastała zmiana. Jest to obecnie jedno z najnowocześniejszych, można powiedzieć, kin w Polsce. Jest pięknym obiektem, który będzie nam służył wszystkim. Pani burmistrz, niech ten bukiet kwiatów będzie takim moim skromnym podziękowaniem za to wszystko, co pani dla nas wszystkich zrobiła. Bardzo dziękuję. I oczywiście na koniec chcę dodać, że ten urząd zawsze będzie stał dla pani otworem i zawsze będzie pani tutaj najmilszym gościem, jaki może być w tym urzędzie. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze na chwilę krótką dygresję. Szanowni Państwo, ja już chyba ustępującej Radzie mówiłam te słowa, że jak to dobrze odejść wtedy, kiedy sam człowiek chce, a nie wtedy, kiedy już nie może być wybrany, czy nie mógł być wybrany. Trzeba odejść w odpowiednim momencie. No chwila wzruszenia. Szczerze powiem, że po słowach, które usłyszałam przed chwilą od pana burmistrza, to tak rzeczywiście jest, że burmistrz nie ma życia rodzinnego, szczególnie kobieta. Bo zawsze powtarzam to, powtarzałam swoim kolegom samorządowcom, że jak mężczyzna z domu wychodzi, to jest śniadanko, jest koszula uprasowana, dom wysprzątany, a pachnący, wyprany, jest czas na wnuki. Ja tego nie miałam. To były 12 lat, gdzie pozbawiłam swoją rodzinę chyba tego, czego najbardziej brakowało również i tym moim najmłodszym, bo dzisiaj w piątek taka szczególna chwila dla mnie, kiedy tutaj przyszło 200 dzieci, 200 z niepublicznego przedszkola, dzisiaj ponad 100 na dole z naszego publicznego i tak spojrzałam na te małe dzieciaczki, to doszłam do wniosku, że nie byłam dobrą babcią, dlatego że one już wyrosły z przedszkola i wtedy, kiedy były różnego rodzaju akademie, to mama, babcia nie miała na to czasu, ale myślę, że nadrobię im to wszystko. Czuję się spełniona. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie Radzie tych trzech kadencji za te mądre decyzje, bo rzeczywiście były mądre i to były decyzje, które wspólnie wypracowywaliśmy i życzę Państwu, chociaż jestem przekonana, że w takiej samej formie i w takiej samej formule ta obecna Rada będzie pracować dalej, kiedy tutaj wszystkie komitety i przynależności zostawiamy za drzwiami, a tu się Państwo spotykacie po to, żeby rozwiązywać problemy naszych mieszkańców i za to jestem Państwu wdzięczna i tego również życzę obecnej Radzie, ale patrząc na skład jestem przekonana, że tak właśnie będzie. Życzę wszystkiego dobrego i żeby Pan Burmistrz jak najlepiej się czuł w tym ratuszu, w którym ja się czułam dobrze, a myślę, że czasem kiedy odwiedzę Państwa, wspólnie usiądziemy i wypijemy kawę. Nie deklaruję tutaj swojej pomocy, dlatego że jestem przekonana, że wspaniale sobie ten zespół, który jest z tymi wyzwaniami, bo nigdy nie mówię problemy, tylko wyzwania i to się na przykład moim kierownikom bardzo podoba, że to są jednak, tak Pani Skarbnik, że to są wyzwania, a nie problemy. Wspaniale sobie poradzicie, bo ma Pan Burmistrza merytorycznie bardzo dobrze przygotowaną kadrę. Mówię to w tej chwili, kiedy część radnych, pięcioro jest nowych, a nawet nie tak nie do końca, bo niektórzy wrócili, więc znają urząd, znają pracowników. Tu jest charówka, tu jest mnóstwo pracy, którą trzeba zrobić, terminowo i czasem, jeżeli nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy, pewnych spraw załatwić pozytywnie dla interesanta, to on ma się czuć tak, jak na początku 12 lat temu przyszłam. To samo było w starostwie, pani sekretarz, kiedy mówiłam, że każdy interesant to jest nasz oczekiwany gość. I nawet wtedy, kiedy wydajemy decyzję odmowną, to on ma być przekonany, że nie robimy tego, bo taka jest wola urzędnika, ale to prawo stanowi tak, że inaczej nie możemy. I chcę Państwu powiedzieć, że
Wszystkie te kontrole ostatnie, a było ich mnóstwo, łącznie z Regionalną Izbą Obrachunkową, wyszły bardzo dobrze. Jestem dumna ze swoich pracowników i myślę, że oni wszyscy będą dla pana burmistrza ogromnym wsparciem, tak jak i dla mnie, a dla ciebie, Arku, to jest, myślę, jako byłego pracownika i kierownika, żaden wielki problem. Wchodzisz przygotowany, merytorycznie, z doświadczeniem, także nie będzie czasu na, nie to, że nie będzie czasu, tylko nie będzie potrzeby na naukę, bo od pierwszego dnia będziesz rozwiązywał wyzwania, jakie pokażą się na horyzoncie. Gratuluję raz jeszcze i życzę wszystkiego dobrego z całego serca dla wszystkich państwa i dla ciebie. Jeśli ktoś jeszcze chce złożyć gratulacje i podziękowanie, proszę bardzo. Dziękujemy. Witam pana sekretarza jeszcze, bo nie widaliśmy, przyszedł dopiero co. Stwierdzam, że w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Zwoleniu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Panie i panowie radni, informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony przez komisarza wyborczego w Radomiu. Za zgodą Rady, po wyczerpaniu ustalonego porządku obrad przez komisarza wyborczego, porządek obrad przez ich zamknięcie może zostać zmienione. Czy ktoś coś zmienić? Zgodnie z powyższym, w dniu dzisiejszym dokonamy wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Projekt regulaminu głosowania wyboru na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej państwo radni otrzymali z porządkiem obrad. Czy są jakieś uwagi, zapytania do regulaminu? Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Do pani prawnik. W jakiej roli występuje zastępca burmistrza jako radny, czy jako zastępca, czy w obydwu rolach jest? Czy ma prawo brać udział w głosowaniach? Dziękuję. Proszę odpowiedzieć. Tak. Pan zastępca burmistrza złożył przed chwilą ślubowanie, więc jest radnym. I zgodnie z przepisami ma 3 miesiące teraz, żeby zdecydować, czy wciąż sobie zastępcą burmistrza. Jeżeli w ciągu tych 3 miesięcy, może też w każdej chwili, teraz już jako radny zrzec się mandatu sam z własnej inicjatywy, jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie podejmie decyzji, wówczas Rada ma miesiąc na stwierdzenie wygaśnięcia mandatu. To z tego wynika, że udział w głosowaniu może brać normalnie, tak? Rozumiem. Tak, tak. Dziękuję. Jego głos jest ważny. Powołanie komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie osób do komisji skrutacyjnej. Proszę 3 osoby. Proszę. Proszę bardzo, proszę zapisać. Czy pan Płachta wyraża? Tak, wyrażam zgodę. Proszę jeszcze. Kto? Pan Sobieszek? Proszę bardzo. Jeszcze raz może głośniej.
Kogo? Czy pan Grzegorz wyraża zgodę? Nie wyraża. Proszę. Czy pani wyraża zgodę? Proszę o jeszcze jednego. To ja prosiłbym, zgłaszam kandydaturę pana Romana Grzybowskiego. Panie Romku, wyrażam. Czy wystarczy te trzy osoby? Kto jest za tym? Kto jest za? Proszę. Proszę podnieść rękę do góry i przycisnąć. Panie Pawle, proszę. Rękę do góry i przycisnąć za. Nie pokazuje coś. Proszę jeszcze raz radnych podnieść, policzę. Kto jest za? Jest 14, 15. Jest wszyscy za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja. Została zaakceptowana. Zgłaszanie, proszę, zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę bardzo. Proszę. O, przepraszam bardzo. Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Projekt regulaminu głosowania wyboru na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej państwo radni otrzymali wraz z porządkiem obrad. Czy są jakieś zapytania co do regulaminu? Każdy dostał wcześniej, przygotował się może. Jakieś uwagi? Proszę, zagłosujemy. Kto jest za przyjęciem regulaminu? Proszę podniesienie ręki i naciśnięcie guzika. Stwierdzam, że przyjęto jednogłośnie. Komisja skrutacyjna jest wybrana i proszę, przegłosowana, już została przegłosowana. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę bardzo. Proszę. Chciałbym zgłosić pana Pawła Sobieszka jako kandydata przewodniczącego Rady Miejskiej. Uważam, że jest to właściwa osoba. Na to stanowisko jest to radny 4 kadencji, ta jest 4. Pan Paweł był wiceprzewodniczącym 6 kadencji, przewodniczącym Rady 7 kadencji. Dał się poznać jako pracowity, solidny i sumienny człowiek. Dziękuję. Czy pan sobie szedł wyraża zgodę? Czy ktoś jest, czy jest chętny? Ktoś kogoś wskazać, proszę. Stwierdzam, że został wybrany, przepraszam, stwierdzam, że został zgłoszony pan Sobieszek Paweł. Proszę kandydata o zaprezentowanie się. 55 lat, żonę, czworo dzieci. Przez poprzednich, moje jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi zawodowe, to 8 lat
Zakłada Drzewnych w Radomiu jako kierownik zaplecza mechaniczno-energetycznego. Obecnie prowadzę swoją działalność gospodarczą. No cóż, tu więcej mogę dodać. Byłem w pierwszej kadencji swojej przewodniczącym Komisji Budżetowej, w drugiej byłem zastępcą przewodniczącego, w trzeciej przewodniczącym. No i ewentualnie tutaj proszę Państwa o zagłosowanie na mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ogłaszam krótką przerwę na czas przygotowania kart do głosowania. Możemy zaczynać, może tutaj do środka, komisja sekretacyjna, czy komisja, czy oni będą tutaj stali, czy na środku? Dobrze. Karty do głosowania sporządza i rozdaje komisja skrutacyjna po ustalonym przez Radę listy radnych kandydaci, którzy kandydaci na stanowisko przewodniczącego rady. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej w Zwoleniu. Głosowanie odbywa się na posiedzeniu sesji. Wywołane karty zostaną rozdane każdemu z radnych. Proszę bardzo, rozdać. To znaczy może ja najpierw bym powiedział... Od czytania nazwiska. Najpierw może bym poinformował zebranych Państwa, jak się ukonstytuowała komisja po krótkiej naradzie. Przewodniczącym zostałem ja, Płachta Marcin, członek pani Dorota Solecka i członkiem pan Roman Grzybowski. I teraz mam pytanie do Państwa, czy czytać cały regulamin głosowania w wyborach, czy każdy się zapoznał, był w materiałach, kiedy otrzymał. Z racji tej, że mamy jednego kandydata, głosujemy tak lub nie na danego kandydata. Ja za chwilę będę odczytywał nazwiska. Prosiłbym wyczytanego kandydata o podejście do urny, do miejsca, gdzie można skreślić, zaznaczyć odpowiednie pole i wrzucenie do urny głosu. Żeby to było sprawnie, to ja będę czytał nazwiska, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Proszę bardzo. Proszę pana Boryczka Adam. Tam mamy. Proszę zakotować. Pan Fałek Henryk. Dobrze, ja przejdę do tyłu. Pan Roman Grzybowski. Pan Figura Arkadiusz. Pani Kacperczyn, Baran Teresa. Pan Kaczyński Stanisław.
Pan Kowalczyk Mateusz. Pan Kwapisiewicz Marek. Pan Molendowski Grzegorz. Pan Michalski Leszek. Pan Piskorek Włodzimierz. Błachta Marcin. Pan Sobieszek Paweł. Pani Solecka Dorota. I pan Janusz Wojas. Komisja zebrała karty, pójdzie policzy głosy. Za stwierdzeniem czy przeciw. Ogłaszam krótką przerwę. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu sporządzony na sesji w dniu 19 listopada 2018 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marcin Płachta, członek Komisji Skrutacyjnej radny Roman Grzybowski, członek Komisji Skrutacyjnej radna Dorota Solecka. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Zwoleniu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu zgłoszono kandydaturę radnego Pawła Sobieszka. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Lista kart wyjętych z urny 15. Liczba kart wyjętych z urny różni się od liczby głosów, nie różni się. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 1, liczba głosów ważnych 14, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 14. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny Paweł Sobieszek uzyskał liczbę głosów określonych w punkcie trzecim
został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję bardzo. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 2 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie artykułu 18 uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego przewodniczącym Rady Miejskiej w Zwoleniu został wybrany Paweł Sobieszek. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę jeszcze raz. Kto jest za? Przycisk proszę nacisnąć i rękę do góry. Stwierdzam, że za jest 11. Piskorek. Stwierdzam, że uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego o kontynuowanie dalej obrad. Zajęcie. Po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za powierzone mi zaufanie. Obiecuję, że ze swojej funkcji będę starał się wywiązać jak najlepiej. Będę starał się być przewodniczącym wszystkich radnych. Myślę, że współpracę też będę chciał jak najlepiej, żeby się układała z panem burmistrzem i ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miejskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za powierzone mi zaufanie. I teraz proponuję rozszerzyć obrady dzisiejszej sesji o punkty. Określenie, to znaczy wybranie dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, jest jeden punkt. Drugi, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu, określenia przedmiotu ich działania oraz powołania składów osobowych. I trzeci punkt, podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwoleniu. I czy są uwagi do proponowanej rozszerzenia dzisiejszej sesji? Nie widzę, czyli przejdziemy do głosowania. I każdy punkt oddzielnie, czyli punkt pierwszy, wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Proszę podniesienie ręki i naciśnięcia przycisku. Czyli jeszcze trzymamy, tak? Dziękuję. Wszyscy radni są za rozszerzenie o ten punkt. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu, określenia przedmiotu ich działania oraz powołania składów osobowych. I proszę, musimy chwileczkę poczekać.
początki zawsze są trochę trudne też. Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie nacisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Przystępujemy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Więc przechodzimy do pierwszego punktu rozszerzonej sesji dzisiejszej, czyli wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Tu przeczytam projekt w sprawie określenia liczby dwóch przewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami. Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się w liczbie dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 1/3/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu jeszcze przy sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 1/4/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu.
Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Państwo radni regulamin otrzymali. Czy ten regulamin mam przeczytać? To dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem określenie ilości wiceprzewodniczących. I proszę o głosowanie, podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Teraz przegłosujemy właśnie to już to punkt drugi mamy. Punkt drugi tego pierwszego punktu z rozszerzonej sesji. Powołanie komisji skrutacyjnej. Jeszcze ten regulamin, który przeczytałem też na wiceprzewodniczących też musimy przegłosować i proszę o zagłosowanie, czyli o podniesienie ręki czy przyciśnięcia przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że regulamin państwo radni przyjęli jednogłośnie. I teraz proszę o zgłaszanie osób do komisji skrutacyjnej. Ja zaproponuję ewentualnie tą poprzednią, tak, jeżeli. Ale nie może być członek komisji skrutacyjnej, może być kandydatem. Jeżeli ktoś z państwa. To znaczy tak, jeżeli by chciałby być wiceprzewodniczącym, nie może być w komisji. Także proszę o zgłaszanie. A nie, to znaczy, jeżeli się państwo nie zgłaszają, że to czyli nie ma konfliktu, zostajemy przy starej komisji, starej nowej komisji skrutacyjnej. No ale przegłosować musimy to. Proszę, kto jest za przyjęcie tej komisji w tym składzie. Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. A. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. I przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczących. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Proszę. Proszę bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę, słucham pani, proszę pani Dorotę. Chciałam zgłosić na wiceprzewodniczącego Włodzimierza Piskorka, też radnego. Czy radny zgadza się? Dziękuję. Poproszę o krótkie przedstawienie się. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Jeżeli chodzi o tą część społeczną, no to tak tutaj zgłaszającą moją kandydaturę, jestem wieloletnim właśnie już radnym Rady Gminy i Miasta.
W kadencji 98-2002 byłem już wiceprzewodniczącym Rady. Pracowałem do tej pory w Komisji Oświaty i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Jeżeli chodzi o dalszą część, to jestem oczywiście żonaty, troje dzieci. Pracuję, urodzony w Zwoleniu, pracuję w Zwoleniu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Około 30 lat zajmowałem stanowisko kierownicze, obecnie jestem inżynierem energetykiem. No i tyle chyba, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana radnego Piskorka. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Przedstawiać się nie będę przedstawiał, bo tak patrzę po twarzach, to wszyscy się znamy. Jestem radnym tej rady trzecią kadencją z kolei. W obecnej kadencji postanowiłem ubiegać się o stanowisko wiceprzewodniczącego. Uważam, że zdołam sprostać wymaganiom z racji pełnienia tej funkcji. Wierzę w dobrą współpracę zarówno z panem przewodniczącym, panem wiceprzewodniczącym, panem burmistrzem, jego zastępcą, oczywiście z całą radą przede wszystkim, jak i również z pracownikami Rady Miejskiej. Ufam, że razem wspólnie będziemy się starać rozwiązać problemy i załatwiać sprawy mieszkańców naszej gminy i zarazem wspólnie będziemy pracować nad rozwojem tej gminy. Proszę państwa o poparcie mojej kandydatury w głosowaniu. Oczywiście decyzję zostawiam do wyboru państwa, a ja uszanuję każdy wynik tego głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłaszam 5-minutową przerwę na przygotowanie się komisji skrutacyjnej. Tak, tak, opatrzę, czy wszyscy są. Czy wszyscy państwo już są? Ja poproszę pana przewodniczącego komisji skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania. A, jeszcze, przepraszam, przeprowadzenia. Szanowni państwo, nie wiem, regulamin został rozdany z materiałami, także myślę, że nie będę go czytał. W tej chwili mamy dwóch kandydatów na wiceprzewodniczącego radnych. Tak jak w poprzedniej sytuacji, przy każdym z kandydacie zaznaczamy tak lub nie. Jeśli chcemy, żeby został, to tak, jeśli nie, to nie. Także do każdego osobno mamy na jednej karcie dwa nazwiska. I tak jak było to poprzednio, będę po kolei wyczytywał nazwiska i prosił panów radnych i państwa radnych o podchodzenie, oddawanie głosów. Pan Boryczka Adam. Pan Fałek Henryk. Pan Grzybowski Roman. Pan Figura Arkadiusz. Pani Kacperczyk Baran Teresa. Pan Kaczyński Stanisław. Pan
Pan Kowalczyk Mateusz. Pan Kwapisiewicz Marek. Pan Molendowski Grzegorz. Pan Michalski Leszek. Pan Piskorek Włodzimierz. Płachta Marcin. Pan Sobieszek Paweł. Pani Solecka Dorota. I pan Wojas Janusz. Tak, proszę komisję o przeliczenie głosów. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu sporządzony na sesji w dniu 19 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Marcin Płachta, członek komisji skrutacyjnej radny Roman Grzybowski, członek komisji skrutacyjnej radna Dorota Solecka. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w Zwoleniu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu zgłoszono kandydatury radnych: Stanisław Kaczyński, Włodzimierz Piskorek. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 5 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano kart do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15. Liczby głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Stanisław Kaczyński oddano głosów 14. Włodzimierz Piskorek oddano głosów 15.
Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Stanisław Kaczyński oraz radny Włodzimierz Piskorek zostali wybrani na przewodniczących Rady Miejskiej, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Moment. Jeszcze przed tym jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zwoleniu. Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Zwoleniu zostali wybrani pan Stanisław Kaczyński, pan Włodzimierz Piskorek. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zwoleń. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za stwierdzeniem wyboru wiceprzewodniczących? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie nacisku. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, no tu udział jest, się nie widzę. Stwierdzam, że za są wszyscy radni. Dziękuję. Gratuluję nowym wiceprzewodniczącym i zapraszam do stołu prezydialnego. Proszę bardzo, jeżeli wiceprzewodniczący proszę coś. Serdecznie dziękuję za wybór i będzie na pewno współpraca między nami dobra. Skład osobowy Rady jest o dużym potencjale, osoby doświadczone, różnozawodowo, także będzie na pewno Rada dynamiczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu Radnym za powierzony za wybór i będę się starał merytorycznie i obiektywnie spełnić swoje obowiązki. Dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Przechodzimy do punktu siódmego, znaczy trzeciego, jeżeli chodzi o zgłoszony, rozszerzony, poszerzony program sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu, określenia przedmiotu ich działania oraz powołania składów osobowych. Może przed tym punktem zrobimy 5-minutową przerwę. Także ogłaszam przerwę. Teraz te listy do poszczególnych komisji to posiada? Jeszcze nie posiadamy, tak? Czyli teraz po prostu się zgłaszamy do poszczególnych komisji. Proszę Państwa, proszę radnych, tutaj Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego jest trochę mało liczebna, może ktoś by, jest dwie osoby.
Czy może ktoś by jeszcze miał chęć dopisać się? A, no tutaj jeszcze jeden radny się nie dopisał. Czy przeczytam teraz projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu, określenia przedmiotu ich działania oraz powołania środków składów osobowych. Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałe Komisje Rady Miejskiej w Zwoleniu. 1. Komisję rewizyjną, 2. Komisję skarg, wniosków i petycje, 3. Komisję budżetu i finansów, 4. Komisję oświaty, zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego, 5. Komisję rolnictwa, gospodarczą i rozwoju gminy. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji rewizyjnej jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów są sprawy z zakresu budżetu i finansów gminnych. 3. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego są sprawy z zakresu oświaty gminnej, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i opieki społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 4. Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa, Gospodarczej i Rozwoju Gminy są sprawy z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, promocji gminy, gospodarki gruntami i nieruchomościami na terenie gminy oraz inwestycji gminnych. 6. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, jak również składanych wniosków oraz petycji. Paragraf 3. Powołuje się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej według załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeczytam teraz składy osobowe Komisji Rady Miejskiej. Komisja rewizyjna. Radny Wojas Janusz. Pan Kwapisiewicz Marek. Pan Grzybowski Roman. Pan Fałek Henryk. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Płachta Marcin, pan Figura Arkadiusz, pan Piskorek Włodzimierz. Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Pani Kacperczyk Baran Teresa, pan Figura Arkadiusz, pan Molendowski Grzegorz. Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Rozwoju Gminy. Pan Michalski Leszek, pan Boryczko Adam, pan Kowalczyk Mateusz, pani Solecka Dorota, pan Kwapisiewicz Marek. Komisja Budżetu i Finansów. Pani Solecka Dorota, pan Kaczyński Stanisław, pan Sobieszek Paweł i pan Michalski Leszek. To są składy komisji. Czy są jakieś uwagi do tych składów komisji? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem komisji i składów komisji. Kto jest? Proszę o zagłosowanie, podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Proszę o wyniki. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie powołania przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwoleniu.
I proszę o zgłaszanie kandydatur na funkcję tych dwóch komisji. Proszę, panie radny. Czy radny wyraża zgodę? Proszę bardzo. Dziękuję. Czy radny się zgadza? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. Czyli przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Ja nie pytałem, czy ktoś jest za. Stwierdzam, że Rada większością głosów, 14 głosami, zatwierdziła projekt numer 7. Ktoś przeciw, kto się wstrzymał. No ktoś nie oddał głosu, tak jak gdyby ktoś nie oddał głosu. Nie wiem, kto się wstrzymał, kto przeciw. No ale jest, ale powinieneś przycisnąć za lub przeciw, no się wstrzyma. Może w ogóle nie uczestniczy w głosowaniu, okej, dobrze. Jeden wstrzymujący. No to jest taki przycisk. A jest. Dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami przy jednym wstrzymującym. Przechodzimy do punktu 9. Zapytania i wolne wnioski. I proszę, czy są jakieś wnioski, zapytania, przemyślenia? Nie widzę, czyli proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni radni, ja chcę pogratulować wszystkim dzisiaj radnym. Przede wszystkim gratuluję zdobycia mandatu radnego, ale jak również gratuluję otrzymanych dzisiaj funkcji w Radzie. Gratuluję panu przewodniczącemu, panom wiceprzewodniczącym. Jeszcze raz gratuluję również panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Januszowi Wojasowi, jak również przewodniczącemu Komisji Skarg, Uchwał i Petycji panu Marcinowi Płachcie. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą sesję. Myślę, że ta sesja przebiegała w sposób bardzo dobry, zdecydowany. Pokazały o tym głosowania. Życzyłbym sobie jako przyszły burmistrz, jako burmistrz, takiego głosowania na każdej sesji. Dziękuję państwu. Chciałbym, żeby Rada pracowała społecznie, żeby tutaj animozje polityczne pozostawały za drzwiami, tymi pierwszymi, żebyśmy pracowali merytorycznie i dla dobra naszego społeczeństwa. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz może pogratuluję panu burmistrzowi objęcia tej funkcji. Gratuluję wszystkim radnym, wszystkim przewodniczącym. Gratuluję swoim zastępcom. Proszę bardzo, panie radny Janusz. Nasza współpraca jako nie jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jak
Dziękuję bardzo i będę tutaj przypominał, żeby korzystać jednak z mikrofonów, bo transmisja nie będzie skuteczna wtedy. Okej. Dobrze, czyli dziękuję i stwierdzam, że porządek sesji został wyczerpany. Sesję kończymy. Dziękuję panu radnym oraz pozostałym uczestnikom dzisiejszej sesji. Zamykam obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję.